A ze mną dzisiaj jest przepiękna, fenomenalna Iwona Węgrowska. Muszę powiedzieć, Iwona, że twój look dzisiaj po prostu zapiera dech w piersiach. No ja ci powiem, że kreacja robi wrażenie. Postanowiłam ubrać suknię dzisiaj. Ty suknię ubierasz dosyć często. I w ogóle, co jest najważniejsze, nie noszę biżuterii, bardzo, bardzo rzadko, a dzisiaj postawiłam też na biżuterię, proszę Państwa. Ale ja nawet nie mówię tutaj o tej biżuterii i o sukni, tylko o całokształcie. Ostatnio, kiedy z Tobą rozmawiałam, to było bodajże 1,5 miesiąca temu, wspominałaś o operacji, której się poddałaś. Tak. Mówiłaś tutaj o zmniejszeniu biustu. No słuchaj, znamy się już tyle, że no nie mogę Cię po prostu nie zapytać wprost. No bo rzuca się w oczy twoja dzisiejsza kreacja, twój dekolt. Tak, nie zmniejszałam. Dałam dokładnie taki sam rozmiar, co miałam. Tak mi zalecił lekarz. Chciałam zmniejszyć bardzo, ale powiedział, że w moim przypadku nie wyglądałoby to dobrze, więc musiałam włożyć ten sam dokładnie, co miałam. Tak jak powiedziałam wcześniej, uległ mi uszkodzeniu, więc byłam zmuszona, bo pewnie gdyby się nic z tym nie stało, pewnie bym dalej chodziła z tamtym biustem, co miałam, a teraz po prostu czuję się jak nowonarodzona. Ile to przecież jest? Już miesiąc po operacji, nie, ponad miesiąc po operacji, już wszystko się fajnie goi, opuchlizna też już schodzi, jeszcze jest troszeczkę opuchnięte, ale już jest wszystko na dobrej drodze, jeszcze ostatnia kontrol mnie czeka, będę musiała jeszcze raz pojechać do doktora, ale już jest wszystko na dobrej drodze, więc jest bezpiecznie, przede wszystkim zdrowo, bo jakby to było najważniejsze, dlaczego tą operację wykonałam. Było zagrożenie życia, więc musiałam po prostu zrobić z tym porządek. No niestety czasami się tak zdarza, że te wkładki do biustu, co są przeznaczone, to niestety czasami pękają. Iwona, a czy tak sporej wielkości biust w czymś Ci na przykład przeszkadza? Czy Ty już jesteś tak przyzwyczajona do niego, że możesz robić z nim absolutnie wszystko? Dokładnie. Jestem tak do niego przyzwyczajona, wręcz jakby go zabrakło, to byłoby ze mną w bazie. Już się tak do niego przyzwyczaiłam, że po prostu traktuję to już, wiesz, mimo że to jest operacja powiększenia biustu, to traktuję jak swoje od początku, od momentu, kiedy zrobiłam.